10 państw o największej liczbie ludności. No, tradycyjnie, jak to na YouTubie, zaczynamy od miejsca 10, na którym jest Meksyk, który oczywiście znajduje się w Ameryce Północnej i liczy około 129 milionów mieszkańców. Na miejscu 9 mamy Rosję, czyli Europa i Azja, i Rosja liczy 142 miliony mieszkańców. Oczywiście Rosja jest największym państwem, jeśli chodzi o powierzchnię. Miejsce 8, Bangladesz, 165 milionów mieszkańców, Azja. Miejsce 7, Brazylia, oczywiście Ameryka Południowa, 217 milionów mieszkańców, jest to oczywiście największe państwo Ameryki Południowej oraz państwo, które ma największą liczbę mieszkańców w Ameryce Południowej. Na miejscu 6 Nigeria, oczywiście Afryka, 225 milionów mieszkańców, największa liczba ludności na kontynencie afrykańskim. Na miejscu 5 Pakistan, 242 miliony mieszkańców, Azja i oczywiście Pakistan kiedyś razem z Indiami tworzył jedno państwo. Gdyby nadal były połączone, to wtedy naprawdę przewaga nad innymi państwami, jeśli chodzi o liczbę mieszkańców, byłaby gigantyczna. Ale przejdźmy dalej, czyli do miejsca 4, na którym jest Indonezja. Oczywiście też Azja i Indonezja to 277 milionów mieszkańców. Na najniższym stopniu na podium, czyli na miejscu 3, mamy Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, czyli Stany Zjednoczone w skrócie 337 milionów mieszkańców. Jeśli chodzi o dwa pierwsze miejsca, to doszło do zmiany, ponieważ właściwie od kiedy pamiętamy, to państw, które miało największą liczbę mieszkańców, były Chiny, ale niedawno zostały wyprzedzone przez Indie. Więc na miejscu 2 mamy Chiny, które liczą oficjalnie 1 410 000 000 mieszkańców. Nieoficjalnie mówi się o liczbach mniejszych, ale oficjalnie jest to 1 410 000 000 mieszkańców, tylko że trend jest spadkowy. Na miejscu 1 są Indie, które od niedawna są państwem, które może poszczycić się największą liczbą mieszkańców na świecie. Oczywiście i Chiny, i Indie to kontynent azjatycki, a Indie liczą 1 411 000 000 ludzi i tutaj trend jest wznoszący, tak to może ujmijmy, ponieważ liczba ludności Indii cały czas rośnie, a w przypadku Chin ten trend jest odwrotny. Tutaj ta liczba mieszkańców spada, nie mówiąc o tym, że najprawdopodobniej ta różnica jest jeszcze większa, ponieważ nieoficjalnie mówi się, że liczba ludności Chin jest znacznie niższa niż podawane oficjalnie 1 400 000 000 mieszkańców. Ale my dzisiaj o oficjalnych danych. Jak widać, żadne z państw europejskich nie znalazło się w tym zestawieniu, chyba że zaliczylibyśmy Rosję do Europy. Ja jednak jestem skłonny uważać, że Rosja należy do Azji. Mamy jedno państwo w Afryce, jedno państwo w Ameryce Północnej, jedno państwo w Ameryce Południowej i 7 państw, które leżą na kontynencie azjatyckim. I właśnie to daje nam pogląd na to, jak potężny udział jest, jeśli chodzi o liczbę mieszkańców świata, w przypadku kontynentu azjatyckiego. Dwa największe państwa, jeśli chodzi o liczbę ludności, znajdują się właśnie tam i tutaj ta różnica pomiędzy miejscem 3, czyli Stanami Zjednoczonymi, gdzie jest 337 milionów mieszkańców, a miejscem 2, gdzie jest 1 410 000 000 mieszkańców, już podawajmy dane oficjalne, to jest ponad 1 000 000 000 mieszkańców. Gigantyczna różnica. Oczywiście dziękuję za uwagę i zapraszam ponownie.